Witamy na kolejnym spotkaniu z zasadami zdrowego odżywiania. Dziś krytycznie o indeksie glikemicznym. Czym jest wskaźnik indeksu glikemicznego? To wartość liczbowa, która określa wzrost poziomu glukozy we krwi po 2-3 godzinach od spożycia produktów zawierającego 50 g węglowodanów w odniesieniu do wzorca, jakim jest wzrost poziomu glukozy we krwi po spożyciu 50 g czystej glukozy. Wzór przedstawiony na slajdzie jest wykorzystywany do klasyfikacji różnych produktów spożywczych. Im wyższy wskaźnik indeksu glikemicznego produktu, tym wyższy poziom glukozy we krwi po jego spożyciu. Na wykresie przedstawione są krzywe dwóch produktów. Krzywa żółta dla produktu o wysokim indeksie glikemicznym. Widzimy tu szybki wzrost poziomu glukozy we krwi już po 60 minutach, ale potem dość szybki spadek tego poziomu. Z kolei krzywa zielona obrazuje produkt o niskim indeksie glikemicznym. Widoczny jest wolniejszy wzrost poziomu glukozy, ale za to utrzymuje się on przez dłuższy czas na podwyższonym poziomie. A podwyższony poziom glukozy wpływa na poziom insuliny. Insulina to białkowy hormon wydzielany przez komórki trzustki w odpowiedzi na wzrost stężenia glukozy we krwi, którą cały czas trzustka monitoruje. Niestety, ale indeks glikemiczny nie uwzględnia w ogóle ilości wytwarzanej insuliny. Przeanalizujmy kilka przykładów produktów z różnym indeksem glikemicznym. Przedstawiono trzy tabele z produktami o różnym indeksie glikemicznym – niskim, średnim i wysokim. Tabele zawierają po kilka produktów z danej grupy indeksu glikemicznego, ale zawierają też wartości białek, tłuszczów i węglowodanów obecnych w 100 g tego produktu. Zauważmy, że w każdej z tych trzech grup są produkty o niskiej zawartości węglowodanów, czyli cukrów prostych, dwucukrów i skrobi, ale też są produkty o bardzo wysokiej zawartości węglowodanów. Na przykład dziki ryż 100 g zawiera około 70 g węglowodanów, głównie skrobi. Czas wchłaniania glukozy pochodzącej z rozłożonej skrobi będzie u każdego inny, ale zawsze te 70 g obecne w ryżu trafi do krwi wcześniej czy później. Dlatego bądźmy świadomi, że wybierając nawet produkty o niskim indeksie glikemicznym, wprowadzamy bardzo duże ilości glukozy do krwi. A właśnie ta ilość glukozy jest dla nas najważniejsza, ponieważ ona decyduje o ilości insuliny, którą trzustka musi wytworzyć. Ta insulina z kolei decyduje, co będzie wykorzystane przez komórkę jako źródło energii, czy glukoza, czy tłuszcze. Obecność insuliny świadczy o wysokim poziomie glukozy, więc komórka będzie tę glukozę spalać, a tłuszcze będą odkładane w tkance tłuszczowej, która reaguje na obecność insuliny wydzieleniem enzymu,
który powoduje wchłanianie tłuszczy do tkanek tłuszczowych jako materiał zapasowy, ponieważ najpierw musi być wykorzystana glukoza, której we krwi jest zbyt dużo. Musimy cały czas brać pod uwagę, że w naszej krwi płynie około 4 do 5 gramów glukozy. Tak więc zjedzona porcja ryżu dzikiego 100 gramów dostarcza 70 gramów glukozy, czyli około 14 łyżeczek tego cukru. To z pewnością zmusi trzustkę do wydzielenia insuliny, czyli poinformowania komórek o spalaniu tego cukru. Z tego powodu nie powinniśmy się kierować wartościami indeksu glikemicznego. O wiele łatwiej korzystać z zawartości węglowodanów w danym produkcie. Bardzo łatwo wtedy możemy ocenić nie tylko ilość glukozy, ale i fruktozy. Fruktoza wprawdzie nie podnosi poziomu insuliny, ale w komórkach wątroby jest szybko metabolizowana do trójglicerydów, czyli do tłuszczy, co jest bardzo często przyczyną stłuszczenia wątroby. Podsumowując, zacznijmy analizować produkty pod względem zawartości wszystkich węglowodanów, to znaczy tych prostych i złożonych, bo to ich ilość decyduje o tym, jakie związki są wykorzystywane jako źródło energii w naszych komórkach, czy tłuszcze, czy cukry.